watch the sun go down over the same old town like so many times before we look at the same old stars battle the same old Materiał może wywoływać oburzenie oraz negatywne emocje. Sporo scen w materiale zostało wyblurowanych ze względów bezpieczeństwa i dobra ryb. Maciek, co ty robisz? A wiesz co, mam nowy sprzęt. Co to widzisz? Co on no, ma? Mam Forda 2,5. Dzisiaj połapiemy troszeczkę. Spróbujemy poszukać okonia. Do tego spróbujemy potrenować trochę z sandaczem. A co będzie? To się okaże, bo i mamy kije szczupakowe, no. Może się wszystko wydarzyć, możemy wyzerować, chociaż ostatnio, no ostatnio ja się tego obawiam, bo ostatnio to z Kamilem wyjazd to mamy na zero. Ale, nie wierzę w te przesądy. Nie no, po oko nie trafimy, nie? Myślę, że coś dzisiaj wygłubiemy. No i co, Kamilo? No to jest pierwszy. Co przypuszczasz? No, raczej stawią chyba na sandasie. Albo szczupak. Chyba, no, możliwe. Tak. Co to jest? Ładny chyba sandasz. Szczupak. Szczupak, ale jak ładny. Dobra, biorę, podbiorę. No co, zła pasa przerwana, co? Ładny garbela. Mówiłem, Kamil? Piękny okonek. Nie wierzyłeś. I na takiego dżera. Dżera dobrze. No ale jak takie rybki wychodzą, no to jak tu przepłynąć? Dobra, grzeje się dobrze, to temperatury złapie. To będziesz mógł zdjąć pokrowiec w końcu. To co? Odbieracze, żeby nie odprowadził stada, co? No możemy. Szczupak? Albo ładny. Nie, to jest jakiś szczupak. Na okonia to chyba to nie wygląda. Co tu się dzieje? Wiem. Szczup, ale ładny. Jest po walce, mamy go w koszu. Jest rybka tam. Pięknie zażarł. No, masz. Później odczepimy. O. Osiem dwa. No to nie pomyliłem nawet się. 8,3. Nie pomyliłem się wcale, że 8 dych ma. To piękna rybka. Przyłów do okonia, ty. Taką piękną rybkę. Tak, rybka wraca z powrotem do wody. Także. No rozkręciłeś się. Nie wiem co to jest. Szczup. Szczupak. Krótki. Tak. No ty, ja przyjechałem tu po okonie. O, jak chlapnął, co? A taki wymiarowy, jak to mówię. No taki... Sześć dyszek można powiedzieć. Rzeczny tak? Szczupaczek. O, walewo tego na wierzchu to. Aha, już. Wiesz, bo... No już poszedł w ogóle. Zakolczykowany. No niestety, fluo nie wytrzymało. No szkoda, że zakolczykowany, tak? No. No źle, żeśmy podeszli, bo... Podbierakiem powinniśmy jednak. Trudno. Jednak fluo wytrzymało. Słuchajcie, fluo wytrzymało. Jest agraweczka. Wypięta, ale zobaczcie, jak on to zrobił. Kotwica, wiesz, podlazła. No. I pewnie dociśnęła, bo to są, wiesz, małe agraweczki. No ale no cóż, no. Miejmy nadzieję, że sobie poradzi z tym. No na wierzchu miał to może, tak.
No i jak, Kamilu? No co, no chwilę bez efektów. Zobaczymy, łapiemy, na razie rzucamy. Trochę za szczupakiem teraz pływamy. Chcieliśmy trochę połapać okoni. Okonio, no słabo wychodziły. Złapaliśmy ile teraz? Dwa? Tak, dwa były. No. Jakieś tam jeszcze coś tam się działo. Stuknięcia, stuknięcia. Czekamy na tą godzinę W. To będzie to drugi rzut siedział, nie? No tak, no trzeba, wiesz, ten. No powiem ci tak, ja byłem tydzień temu. Te wszystkie miejscówki dzisiaj żeśmy po kolei przechodzili. No i powiem szczerze, że tydzień temu szczupaków nie było, tak? A teraz wiadomo, no jakieś tam szczupaki są. No ale z okoniem jest słabo. Nastawiliśmy się na okonia. A widzisz, a szczupaki wychodzą. No ale co, no będziemy dalej walczyć, nie poddajemy się, mamy jeszcze kupę czasu. A, młoda godzina dopiero. Słuchaj, pogodę mamy fajną. No. Chociaż mogłoby troszeczkę zawiać. Wiaterek tu mógł być, bo tak się wyflautowało się. Rano było lepiej. Ale nie jest źle. No, walczymy dalej, także rzucamy. A, zobaczymy, co nam los przyniesie. Ciekawego. Tak, no myślę, że wiesz, że coś tam połapiemy. No. Nie, no już się nam woda wyjdzie. Jakoś otworzyła. Tak, tak. Tak. No Kamilo, wypuszczaj nasze zdobycze, płyniemy na większe, bo tutaj to jest tragedia, no po prostu mała ryba. No a co my mamy? Trzy okonie. No, wypuszczaj. Tak, podbieraczko wypuścimy. Tak, podbieraczko wypuścimy. No, ale to chyba szczupak. No, okoń. Ale jaki ładny. A zobacz, jak musiał odejść. No i w okolicy głowy. Oksik. Dobra, od razu wyduje. No i co, Kamilku? No coś jest, kolek jest. Widzisz, kurde. No ale widzisz. Abyś go nie wypuścił. O, jak za skórkę złapany, ale jesteś na. No nawet bym powiedział 7-8 udaje, 20. Słuchajcie, dzisiaj okonie biorą chimerycznie, strasznie chimerycznie. Trzeba im przy nętach tutaj podawać. No ja tutaj taką pijaweczkę mam na takim oliwka, wiesz, haczyk plus właśnie zobacz do agrafki haczyk przypięty plus oliwka. Oliwka jest 4 czy 5 gramów, już nie pamiętam, bo już zmyło się. No i one są nieaktywne, więc trzeba im zostawiać tą przynętę, żeby cokolwiek w ogóle złowić. No mam nadzieję, że będą też większe. No, na razie małego trzeba oddać do kadzy, żeby nie odprowadził tych większych. Spadł chyba. Spadł? O. Co zrobisz? No, ale wiesz, widzisz, to jest takie dłubanie. No. Widziałeś 2-3 razy. No ładny był okoń. Nie można powiedzieć. No co? Obciągnął ci gumę. Tak. No to... Co zrobisz? No mamy problemy techniczne. No ale zobacz. Jak to się mogło zdarzyć? Jak to zobacz? Przeszło przez to. Nie? I przecież musisz się rozpiąć. No? Jest wygięta w drugą stronę, nie jest prosto. No. Widzisz? Ja. Jeszcze parę rzutów oddam, sprawdzę, ale... No ale co? No i tak, że tego szczupaka wyholowałeś. No. Wiadomo, że przy większej rybie też inne naprężenia no. idą i ta, wiesz, nie daje tego wypiąć. No zobaczymy, no co, dłubanina taka na razie. Popłyniemy na inną metę, no, poszukamy może sandacza.
No taka, widzisz, dłubaninka jest tam. Normalnie po dnie zostawiasz, on zbiera to. No ale jedno branie ja widziałem. A tu patrzę, pyk, sztówka. Jak ta, jak na federku. No, dzwoneczek tylko. No i dzień dobieg końca. Jak widzieliście, piękna ryba na zestaw okoniowy. Wyjeżdża ryba 8-3 dokładnie. Jestem mega zadowolony z tego, że udało się ją wyholować. Naprawdę plecioneczka tutaj dała radę, fluokarbonik również od tego samego producenta, słuchajcie, wszystko jest hype'a, także jestem mega zadowolony, dała radę, kij dał radę, także no jest fajnie. Kamilo musiał uciekać wcześniej, mi się jeszcze GoPro rozładował, doładowałem w samochodzie baterię. No i co? No i myję łódkę i uciekam do domu, bo po prostu już jest mega późno, a miałem być już 2 godziny temu w domu, także tutaj wiecie jak to jest. Jedna miejscówka, druga miejscówka, a może jeszcze, no ale niestety ten sandacz nie chciał gryźć, także myślę, że woda jeszcze ma za dużo stopni, myślę, że jak trochę pierwszy mrozki przyjdą, także atakuję na pewno na tą wodę i na pewno dowalę jak gnoju. Także trzymajcie się, dajcie łapkę w górę dla zasięgu, subskrypcja mile widziana, także trzymajcie się, elo!